No, dobra, musiałem sprawdzić, czy ona wypluje ogień. Trzeba uważać z niektórymi rzeczami. Oberwałem fireballem. Dobra, nieważne, po prostu przebiegłem. Ojojoj, nie zauważyłem, że on mi umiera. On ma 16 HP, on był na strzała dosłownie. Siema, gram sobie w Heroes of the Monkey Tavern. Zostało już nam niewiele, tak naprawdę prawdopodobnie z 2 piętra, jeżeli się nie mylę. Mogę się mylić, oczywiście. Bo może ta gra jest bardziej rozbudowana, niż mi się wydaje. Ale na to wychodzi, że tych pięter obstawiam, że będzie z 9, może z 10. A więc no, co nam pozostaje innego? Ojoj, z goblinem się będę tłukł. Pozostaje nam tylko tak naprawdę pójść i wygrać to piętro. Kolejne już. Z rzędu. A on może dwa razy. Zapomniałem w sumie o tym. Fajna umiejętność. Fajnie jakby ten hop z mieczem bił dwukrotnie. A ten miecz jakiś mocny? 72, co ty godasz? Walka z tobą, przyjacielu, była bardzo prosta. Mamy kolejną głowę plującą. Obawiam się, że ona... No, dobra, musiałem sprawdzić, czy ona wypluje ogień. Trzeba uważać z niektórymi rzeczami. Tu nic nie ma, o dziwo. Przytulam się do ścian, bo chcę mieć całą mapę odkrytą. Tu nic nie ma. Pani też mi nic nie da, niestety. I chyba, tak mi się przynajmniej wydaje, że idę tą krótszą ścieżką. Mogę się mylić, tu jest was dwóch co najmniej. Jak się troszeczkę może podleczę, no on jeszcze musi troszeczkę ma sobie nabustować, więc pójdźmy. On się nie le... A nie, on się leczy. On dużo wolniej niż on na przykład. Ciekawe. I to wszystko tam było. Dobra, to pójdziemy zwiedzić najpierw tam stronę. Czemu by nie? Może tu będzie coś ciekawego. Tu na pewno jest... Szkielety są. Only one way does not lead the death. Ała. Tu jest szkielet, więc obstawiam, że tu nie. Może środek i prawo? Jest tu jakaś podpowiedź do tego? Dobra, prawa strona. I teraz... Nie wiem, gdzie, nie mam pojęcia. Do przodu, na prawo? Szkielety były podpowiedzią w jakiś sposób. Ała. Dobra, czyli nie, nie tak. Jakąś zbroję dostałem, co ona daje? Plus 5 armor, ale lightem jest. To mogę na przykład jemu też dać plus 5 armora. On ma plus 4. No i to chyba bym nie chciał. No, może on faktycznie? Bo on ma plus 4, a ty masz plus ile? Plus 3. Nie, no to tamten better. Masz, przyjacielu, masz zbroję. Przynajmniej coś będziesz miał od życia. Ja bym tu w sumie, jak już tu sobie stoję, o ile mogę, ja bym sobie poszedł spać. Odpocząłbym sobie, się wyleczymy i wtedy mam większe prawdopodobieństwo, że przeżyję. Bo na pewno, z tego co mi wiadomo, muszę raz oberwać. To jest 100%. Jeżeli nawet się pomylę, to raz oberwę, bo to jest jedyna droga. Bo mogę iść tędy, a wiecie, że przy ścianie albo środkiem. I to nie była ta droga. No, tak myślałem. Czyli jednak to był zygzak. No, trudno. Dobra, gdzie ja byłem? Tu mamy wszystko ogarnięte, czyli gobliny są jedyną drogą. No tylko, że no teraz to jestem lekko ranny. Dałoby się podleczyć. Ona ma jakąś dobrą broń, ten toporek? 25. Nie, no to nawet dobra jest ta brońka. Ciebie chwilowo nie będę leczył, nie będę używał many. No zapraszam państwa goblinów. Tu jest jeden, tu jest drugi. Dwie pary drzwiów tam są. No i w drzwiach ich zablokujmy, no bo co innego mogę zrobić. Staram też się tak jakoś podczas tej walki, żeby... On za dużo many nie zużył, bo ten drugi jeszcze będzie musiał się bić z nim. Znaczy, ja z drugim będę się musiał bić, nie, że tam drugi ze mną. Znaczy, drugi ze mną też, logiczne, ale... Aj, masło maślane, nie wiem, zgubiłem się po drodze mówiąc to. Ciekawe w ogóle, że ta klasa postaci jest w stanie bić dwoma rękami. On jest barbarzyńcą chyba? Udało mi się, nawet nie było jakoś to bardzo ciężkie. Odblokuję sobie cały pokój tutaj. Jedne drzwi, oj, za blisko podszedłem. Teraz pytanie, czy tutaj na ścianie może być jakieś ukryte przejście, bo nie by było tu z prawej strony. No to też może być dźwignią, właśnie, właśnie. Trzeba pamiętać o tych wszystkich pochodniach. Co to za oko, co ono mi daje? To jest pierścień, który mi daje dwa armora. I to mogę jako jeden z tych pierścieni inny. Mana inteligencja dexterity. Okej. Ona ma takie średnie w sumie. Ja bym w sumie zrobił tak, że jej dał ten pierścień, a jemu dał ten drugi. On nic nie daje poza tym jednym armorem, ale zawsze to jest coś więcej. Dobra, dwie drogi kolejne. Tu mamy dźwignię jakieś. Trzy, jak dobrze widzę. Cztery są. To jest jakaś zagadka. Poklikałem sobie parę razy i wyszło w końcu. Nie, po prostu na chybił trafił. Nie było to jakoś bardzo specjalne. Mamy szatę, pewnie dla niej. Dwa armora, dwa inteligencje oraz 30 many. Legendary robe. A ona ma jakiegoś support roba, który jest. No, inteligencją się tylko różnią. A teraz co na sobie? War roba. Że daje ci siły, ale daje ci dwa armora. A mogę dać mu tą zbroję? Mogę. Nie wiem, niech ma tą inteligencję, niech się cieszy chłopak z życia. Dobra, wszystko mamy z tej strony ogarnięte. To są jedyne drzwi, które nam pozostały. Jakieś głowy przy ścianie. Ja się tych głów troszeczkę obawiam. O, jak to głośne jest. Kosmicznie głośne, bym powiedział. Troszeczkę sobie ściszyłem. Pójdę pierw może tą stronę. O, niebezpieczny. Oberwałem fireballem. Dobra, nieważne, po prostu przebiegłem. Coś tu z prawej strony jest. Kolejny przejście. Ole, labirynt. Znaczy nie tak jak przy tym minotaurze, ale zawsze labirynt. Bardzo się boję. No i przy okazji w ogóle, jak sobie już zwiedzamy mapę, to jeżeli podoba się tobie, co robię, to zapraszam do subskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę, napisania pięknego komentarza. A ja potrzebuję dwóch kluczy, żeby otworzyć te piękne drzwi. Oj, na przykład jeden już tu jest. O nie, coś się wskrzesza. Co to za gobliny? Ła, jakiś goblin mnie uderzył. Ale ty bijesz mocno. Ojojoj, nie zauważyłem, że on mi umiera. Jakoś się na tym nie skupiłem. Zaraz go wskrzeszę oczywiście, bo mam taką możliwość. Tylko najpierw bym chciał wszystkich wylecieć do maksimum, a dopiero wtedy dopiero wtedy go wskrzesie. To jest to? Resurrection? Dobra, on żyje. Bring back to life someone of your party. No i to mi się podoba. Dobra, teraz leczonko. Group heal. Ej, może grupowego heala bym trzymał na sobie? Nie ma many. Dobra, zdążyłem wyleczyć. O, ale się obsrałem. I to tak bardzo mocno. Jezu, jak wybijecie mocno. Co tu się dzieje? Umrę. Umrę walcząc z wami. Dobra, fajnie jakbym się podleczył lekko. Bo jak ona mi zginie, to już będzie przypał lekki. Lekki. Mocny. Ogromny przypał, bym to powiedział. Cały pokój. Tutaj jeszcze sobie mogę cyk, cyk, cyk. Ładnie zakolorować naokoło. I tu mamy kolejne Ja tu... Nie, ja tu byłem przecież. Ej, ja tu byłem. Tu nie byłem. Za to. Oj, dobra, to ma jakąś zasadę działania. To co ruch?
Dobra, ogarniam. Musiałem cały pokój odblokować. Po prostu musiałem. To jest silniejsze ode mnie. Nie w tą stronę chcę iść. W tamtą muszą iść. Mam już dwa klucze i mógłbym pójść w sumie cokolwiek robić. Dobra, nie nawet nie wiem, co tam się działo. Wszedłem, postrzelało dookoła, poszedłem. Wszystko jasne, tyle mi starcza. Witaj panie, kolejny jakiś goblin, ork, uruk, nie wiem, troll. Nie, trollem to raczej nie jesteś. Chyba, że internetowym. Taki żarcik, aż normalnie jesteś siorbny na kawę, tak to było suche. Najgorsze jest to, że mam wrażenie, że odkąd mu zmieniłem kostium, to on bije 10 razy gorzej, nie? Znaczy, nawet nie tyle co bije, co ma mniej życia. A tu zbyt bym se wszedł później do troszeczkę, bo muszą jeszcze tutaj pokój mam jakiś nieogarnięty. O, tu mogę sobie go wyłączyć, tę pułapkę. Ciekawe, czy na stałe to wyłączyłem. Pewnie tak, no bo to jest dźwignia, która nie odskakuje. O tyle dobrze, ten pan wstanie z czasem gry pewnie. Tu mamy kolejnego jakiegoś goblina. Chodź tu, goblinie. Postanowiłem cię zabić. Walka z tym goblinem? Nie wiem, czemu jak widzę jakieś takie właśnie gobliny, albo jakieś takie właśnie orki, czy coś w tym stylu, to kojarzy mi się to z Dark and Darker, który ostatnio bardzo mocno ogrywam na Twitchu. Link bodajże jest w opisie, jakby kogoś to bardzo interesowało. Jest to zupełnie inny styl, nie? Bo tam jednak to są live'y. I może się nie wszystkim spodobać. Tak samo jak to nie wszystkim się podoba. Już niejednokrotnie słyszałem, zrób normalne odcinki. Ale niestety ten styl mi się tak bardzo podoba, że go chyba nie zmienię. I właśnie tam bardzo... Dobra, on wstanie, jak ja to wezmę, jestem pewny. Tam bardzo mocno ogrywam ostatnimi czasy sobie. O, jednak... Dobra, ja bym chciał tak stanąć. Ja tak nie stanę chyba. Dobra, tego bijemy. Ostatnimi czas bardzo mocno ogrywam sobie właśnie Dark and Darker. Tak mi się przyjemnie gra w tą grę. Dobra, zdążyłem się wyleczyć, na całe szczęście. On umrze. Dobra, jednak nie, żartowałem. Im szybciej zabiję jednego, tym lepiej. Ona jeszcze tą potom się może latować, nie? I to właśnie zrobi. Dwóch naraz bijących to jest straszne. Oddaję jedną potkę. Nie wiem, czy tutaj lepsze nie byłby grupowy heal, tak szczerze. I w sumie nie wiem, czy te potki nie będę zostawiać jej, wszystkie leczące. Może bardziej się przyda jej. Chociaż może bez użycia potki uda mi się wygrać. No chociaż, no nie wiem, ten bardzo mocno obrywa. Zawsze mogę całą drużynę sobie powskrzeszać, ważne, żeby ona mi przeżyła. Jak ona mi przeżyje, to już jest pół biedy, bo ona ma tą moc wskrzeszającą. Teraz se mogę nią grać, nie? Bo wcześniej jakby mi ktoś zginął, to była katorga. Dobra, zginął. Ile to masz życia? O, ma 16 HP, on był na strzała dosłownie. Czy ja cały pokój tu przeszedłem? Tutaj jeszcze tylko nie byłem. A tu dźwignia. A, do otwarcia bramy. No, weź się otwórz. Dobra. I to wszystko. Co ja dostałem? Co to jest? Snake Staff plus 4 armora, 13-17 damage, czyli troszeczkę lepszy niż ten poprzedni. Daj inteligencję plus 2, nie tracę życia, ale daje plus 30 many. Bardzo fajne, wezmę. I pierwsze co zrobię teraz, to pójdziemy spać. Odpocznijmy sobie i wtedy będę mógł ewentualnie pobawić się w dalsze eksplorowanie tego piętra? Chociaż z tego co widziałem, jeżeli chodzi o te klucze, które zebrałem, to ja już wszystko mam tu zeksplorowane, prawda? Ej, tak, dosłownie, mam całe piętro. Teraz pytanie... O, to? Nie odskoczyło, czyli miałem rację, to jest na stałe wyłączenie. No i super, nie muszę dwa razy tego przechodzić. Ja muszę iść w tą stronę, tutaj do drzwi i tu do drzwi będzie coś. Otwórzmy jedno, otwórzmy drugie. Animacji wkładania klucza jakiejś nie ma, ciekawe. O, teraz leczenie. Za późno. Wyleczę się po walce tutaj, bo prawdopodobnie tak ta walka to będzie. Chyba, że nie. O, może się mylę i tu nie będzie jednak walki. Tu już coś wstaje. Jakiś pies. Normalnie Warwick. Tak, o, Warwicka dodali do gierki. Jestem też na etapie obejrzenia, wiecie, Arkana już. Nie, znaczy, już dawno obejrzałem, ale niedawno powstało, więc jestem cały czas zafascynowany animacją. Ojej, ale w ogóle sobie mocną kawę zrobiłem. Sypię tyle samo, czasami wyjdzie mocniejsza, czasami słabsza, nie wiem. Nie wiem, jak to ma działać. Fajnie, jakby ona mnie zginęła. O, fajnie, jakby ona mnie zginęła i leczy jakiegoś innego. Super, super. I fajnie, bo on też mi nie zginął. Berserker bije... Nie, on nie bije najmocniej. Ten rycerz bije najmocniej. O, zdobył 10 poziom. Okej, fajnie. Nie wiem, czy to jest ostateczny poziom. On jest warriorem. A, czyli wojownik. On jest barbarzyńcą. Czyli barbarzyńca lepszy. On ciekawy, ciekawe. Otwórz nam bramę. Do bramy i się nie znamy. Tak się mówi. Tu mamy czap... A tu nie... Ja myślałem, że to jest czapka maga. To jest taka czapka woja jakiegoś. I to jest w ogóle lekka. I daj plus 3 Strange'a, to jemu bardziej. Bo musi mieć lekkie. Proszę bardzo. Czapka jakiegoś inkwizycjonisty. Hiszpańska, tak? Dobrze skojarzyłem z inkwizycją hiszpańską. A, kurczę. Nieźle, nieźle. To nie jest żadna dźwignia, nie. W lewo pójdziemy. Też na mapie to jest prawa. Ale moja to była lewa. Nie można się mnie czepiać. Ej, tu jest strasznie dużo takich kwadratowych pomieszczeń. Takie same kwadraciaki tutaj. Ja nie wiem. Potka, many. Kolejna. Znowu trzymam. Przed chwilą zużyłem jedną. I znowu odzyskałem. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ważne, żeby mieć zapas. To już jest wyjście. Tu jest znowu ten piesek. Dobra, biję go od razu. Trzeba się tam będę zastanawiać nad kolegą. Twoja egzystencjonalność się kończy. W sumie nie wiem, czy ona jest odporna na truciznę, czy ona po prostu jej nie dostała, no bo nie każdy się otruwa, jak widać. Ale ona po prostu jej nie ma i tyle. Co za sztylet? Ile on bije? 18-20. No to 24-30, 25-27. No to takie średnie, no ty masz magię. No, ci niepotrzebny ten sztylet. Nie wiem, czy ona jest właśnie jakoś odporna na tą magię, czy znaczy na tę truciznę, czy o co chodzi? Też mam czar antytruciznowy. O ten. Cure Potion. Jakieś święto tych trutek. Ale on tu potrzebuje ten klucza. Nie znalazłem chyba jeszcze jednego, no. Trzeba szukać. Ale po co używać, nie? Ała. Oj, to mnie prawie zabiło. Dobra, tam coś jest takiego ciekawego? Widzę przejście jedno. Umarłem. Nie, no nieźle. To było głupie z mojej strony. Dobra, podleczmy siebie wszystkich. Może grupowego heala użyję. O, nie głupie. Nieważne. Ale przeszedłem. To,
to jest ważne. Halo? No nie mówcie, że teraz będzie walka z jakimś ogrym trolem. Czym ty jesteś? Cyklop. Ja nie wiedziałem, że tu jest walka z nim. Nie wiedział, to bym tu nie przyszedł. Dobrze, mam potemany jeszcze. Nawet 3. Dobra, nie, on nie może być taki ciężki do pokonania, prawda? O, zadaj 100 damage jednym hitem. Co ty, który uderzył za 100 damage? Pewnie tym mieczem. Na pewno. Nie ma innej opcji. Dobra, fajnie, jakbyś tego wyleczyła. Bo nam barbarzyńca padnie zaraz. O, many nie masz. Ja w ogóle tak zużyłem troszeczkę many, zanim tu przyszedłem. No nie jest ciekawie, nie jest ciekawie, bym powiedział. A ten boss raczej to jest przeciwnik taki bardziej mocniejszy. To ten boss pewnie ma sporo życia. Tego się obawiam. O, miałem wyleczyć tego hopa. Miałem wyleczyć siebie. O, zginął. Taki ciężki byłeś, kolego. Taki ciężki byłeś. Bo wiecie, bo gruby, ha, śmieszne. Dobra, to mamy wszystko. Tutaj skoro była walka z bossem. A, klucz jest po prostu. A, ciekawe, myślałem, że to będzie po prostu ten. Wyjście już, że wiecie, tam to mogłem pułapki wyłączyć, coś w tym stylu. Ale nie, jednak nie. No to szybkie przespanie się. Odpoczynek. Kurczę, gdybym ja za pierwszym razem jak to grałem, bo pamiętam, że miałem inną drużynę. Wtedy jeszcze dobierałem tą drużynę. Gdybym ja wiedział, że mogę iść spać i oni mi nie umrą, to bym to robił co chwilę. Wiecie, to jest jakaś tam mechanika specjalna. W ogóle w tej grze nie mam praktycznie muzyki. Dobra, to się wyłączyło. Kill potion. To się wyłączyło, ale nie wiem, czy się nie włączy z powrotem. O, już leci. O, nie zdążyłem. Ona zadziałała to. No to nieźle. To jest. Nie, to nie jest jeszcze. Tu mam drogę. Sporo tych dróg zostało jeszcze. A chciałbym zwiedzić wszystko, bo to wiecie, potemany, czy jakieś poty leczące, czy coś w tym stylu. The best things always come at price. Dobra, o dziwo, znam zasadę. Umarł mi. Dobra, przebiegłem po prostu. Znałem zasadę, ale nie spojrzałem dokładnie. Co to? Ciężki armor, czyli dla nich. Nie, on może mieć tylko lekki? On nie może mieć ciężkiego, bo jest barbarzyńcą. Czyli to jest tylko dla ciebie. No to zawsze lepszy niż ten twój. Ty oczywiście, zrobimy tak. Ty go wskrzesisz. Ona swoje życie, zużywasz, go wskrzesić? Chyba tak. Ty go wskrzesisz. Później robimy heal potion. Przebiegniemy sobie całość. Wywalone. Wylecimy znowu. Ale to dużo leczy. 151 many. Znaczy, zabiera many. 150. Nie, no 151. A no w sumie 300 na 2 hity. No to sporo. To jednak sporo many. Ale przebiegłem sobie, dostałem armor. Więc warto tutaj zwiedzać wszystko. Bardzo mi się nie podobają te wajchy tutaj. Czy to mogę kliknąć? Nie, o dziwo nie. O, ciekawe. To co, ja po prostu trafiłem w odpowiednie, czy? No, jakiś troglodyta. Masz tu już ten, czarem. Czar z powicza. Trucizna. O, ma tego. Icebola, który mnie bije słabiej, ale chcę nim strzelić. No bo pewnie zamraża, dlatego jest opłacalny. A tyś miałeś coś takiego, nie? Ice powder. Który był taki sam w sumie. Dobra, postrzelamy tym. Szczerze, najlepszym jego czarem to chyba było... O, jednak dostaję truciznę. Najlepszym jego czarem to chyba był... meteoryt? Jak mi się wydaje. No i o tyle fajnie, że zamrożenie, no to zatrzymuje go na chwilę. Tego przeciwnika. On się wtedy nie rusza. I ja mogę bardzo dużo atakować. Mogę jak najbardziej. A skoro my sobie zdychamy teraz od trucizny, to pójdziemy spać. Wszyscy zdechniemy przez sen najwyżej. No trudno. Życie. Double click or right click on item inside the inventory to equip or unequip it. Czyli double kliknięcie, zakłada bądź zdejmuje nam przedmiot. Tarcza dla ciebie lub dla ciebie. Ile ona? 6 daje. Teraz pytanie. On może założyć, a on już nie, bo ona jest heavy. On musi mieć jakąś taką tarczę cloth albo lighta. No, czyli te wszystkie ciężkie rzeczy możesz tylko ty zakładać. Nie wiem, nie biję nim tarczą, bo albo tarcza, albo miecz. Tarczą się nie opłaca niestety. Tą wajchę klikłem, a ta co robi? A, czyli ja po prostu trafiłem. Miałem 50% szansy, że trafię i akurat akurat mi się udało. Fajnie, bardzo się cieszę. To było bardzo fascynujące. Otwórz mi te drzwi. A, to po prostu przejście wyżej. Aha. No to, żem długo pożył. Ja myślałem, że będzie piętro 9 jeszcze co najmniej. A to już jest koniec wieży. Ej, walka ze smokiem. Ja nie czuję się na siłach, żeby wygrać z tym smokiem, jeżeli to będzie faktycznie walka. Będę cię leczał? Halo, dolecisz kiedyś? W sumie, ach, te animacje poklatkowe, kiedy musiał dosłownie co kwadracik się przesuwać do przodu, dlatego tak to długo zajęło. A już mogę go bić, tak? Dobra, uczemy się. Tylko wydaje mi się, że Ice Ball nic nie daje. Meteoryt chyba najlepiej będzie u niego wziąć. Albo poison. Dobra, weźmy meteor. Dobra, fajnie jakbyśmy bili, nie obrywali. Załóż mu ten meteor. 76, no to jest najbardziej opłacalna walka tutaj. Ona będzie nas leczyć, o ile będzie mogła. Ciekawe, jak dużo życia ma ten smok, tak szczerze. Dobra, bo mi Max ginie. A nie chcę zużywać resurrection. On chyba też traci życie, jak to robi. No teraz postaram się zużyć wszystkie butelki many. Będzie to bardzo opłacalne. Zużyj jedną już. O nie, ty miała się wyleczyć. Dobra, ona jeszcze zdąży się wyleczyć, mam nadzieję. Dobra, nie trafił w nią na szczęście. Mana jej się skończyła, mana. O, zginął! To nawet ta mana jej nie była potrzebna. Finish the game in easy mode. I co teraz? A, idę dalej po skrzynki. Jak było już napisane finish the game, to prawdopodobnie, jak to się mówi, nie będzie kolejnej walki. Chociaż to by było fascynujące, jakby przyleciał drugi smok. Wow, jaki krzywy pieniądz. O, ale super, dublony. Chciałem powiedzieć dukaty, ale to są dublony. Ile kasy, z nieba się sypią. Po co mi te skrzynki jak z nieba pada? Wrócili do Monkey Tavern, w której sobie małpa siedzi na kominku. No i od razu, w ogóle to jest ten ziomek z... ja nie oglądałem ogólnie całej serii Gry o Tron, ale to jest 100% ziomek z Gry o Tron. I jestem prawie pewny, że się nazywa Jon Snow, ale mogę się mylić. No bo mówię, nie oglądałem. Dobra, i oni obkupili wszystkich, po okazji. Tu sobie siedzimy, nie miałem łucznika, więc po co mi kołczan ze strzałami. Maga z różdżką w teorii miałem, jakoś demona. Nie miałem, a to jest barbarzyńca, więc akurat jako jedyny się zgadza. The end! Ta gra zajęła mi, nie wiem, 6-7 odcinków? Coś w tym stylu. W sumie bardzo przyjemne do grania, ale nie wiem, czy będę. No bo z tego, co widziałem, to wszystkie piętra wyglądają tak samo, mają te same nagrody. Troszeczkę nie widzę sensu, żeby próbować się na trudniejszym, jeżeli chodzi o odcinki, bo te odcinki będą takie same i nic się tam nie zmieni. Ja mógłbym prywatnie sobie ograć, o, na trudniejszym. Tak, może kiedyś wrócę do niej osobiście samemu, bo przyjemnie się grało, nie powiem, że nie. Ale na odcinki raczej nie wróci. Na odcinki w ogóle pojawiła się nowa seria, jeżeli ktoś mi widział, Dice and Folda, która będzie się pojawiać co jakiś czas. Jestem zafascynowany grą. Gra roku 2050.
98. Tak przyjemnie mi się gra, żebym mógł grać codziennie. I w sumie gram codziennie po parę tur. Dobra, no cóż, nie będę przedłużał. Było miło, ale się skończyło. Widzimy się w następnym odcinku, w następnej serii. Czy kolejną serię nie będę rozpoczynać teraz, nie wiem. Ale możliwe, że będzie jakaś taka właśnie seria bardziej fabularna, bo Dice and Falls jest jak Isaac, czyli serią nieskończoną. Można grać to tak długo, jak się chce, w Isaacu w sumie. Tak samo, w ogóle do Isaaca muszę wrócić. Tyle się pozmieniało, jakieś repetency plusy i tym podobne, więc może się pojawi za niedługo jakiś odcinek. Wiem, że ten Napoleona zmienili. Więc wyczekujcie, wyczekujcie. No i cóż, widzimy się w następnym odcinku. No i trzymaj się.